tam przedsiębiorców, którzy tutaj mają swoje zakłady i którym tak naprawdę ta droga będzie służyć. Ogólny koszt drogi to 2 300 000 plus dofinansowanie 870 000 z budżetu państwa. Gmina 2 300 000, zrobiliśmy nawet więcej niż pierwotny plan zakładał, dzięki właśnie uprzejmości wszystkim radnym, bo dyskutowaliśmy wspólnie wraz z radnymi na temat tej drogi bardzo burzliwie, że tak powiem. I osiągnęliśmy naprawdę dosyć dobry konsensus, bo o wiele taniej niż zakładano w projekcie, zrobiliśmy właśnie całą ulicę torową. Dodatkowo została ta ulica umocniona siatką stalową, jak również powstały zapory przeciwliśnieniowe, latarnie, chodniki, jak też dojazdy do pól oraz do państwa przedsiębiorstw. Słyszałam ostatnio od księdza dziekana Gniedziejko, że dzisiaj mamy wspomożenie ze strony nieba. To prawda, deszcz pada, ale ja odpowiedziałam w ten sposób, że przynajmniej cała droga będzie poświęcona. Dziękuję obecnej radzie i poprzedniej, ale chciałbym podziękować też wnioskodawcy, panu burmistrzowi poprzedniej kadencji, za inicjatywę wspartą silnym głosem przedsiębiorców. Niech ta droga służy wszystkim ku rozwojowi naszego miasta. Dziękuję bardzo. Radny też. To ważna społecznie droga. To jest bardzo istotna droga, przez wiele lat nie remontowana. Bardzo serdecznie dziękuję przedsiębiorcom, że mieli tyle wytrwałości i jakby cierpliwości, żeby tutaj dotrwać do tej inwestycji, ale też chciałem powiatowemu zarządowi dróg tutaj.